Cześć wszystkim, dzisiaj wam pokażę grę Autosurf. Polega ona na tym, że będziemy lecieć statkiem po autostradzie, a świat będzie wygenerowany od naszej muzyki i naszej MP3. Będzie trwał tak długo, jak trwa nasza piosenka. Ja lubię właśnie grać na tym trybie Mono Pro, ale zaraz wam o tym powiem. Więc tak, oni pochowali tryby sobie w różnych postaciach. No i nawet te postacie różnią się statkami, te statki mają tam jakieś umiejętności, na przykład na Mono Pro, czy na Mono Ninja, macie coś takiego, że statek zbiera ze wszystkich jakby dróg klocki w tym samym momencie, tak długo jak trzymam lewy przycisk myszy. Macie tu takie nawet patenty, że lata się dwoma statkami, prawda, albo się rozbija, albo się po prostu zbiera wiele kolorów naraz. Ja będę przychodził sobie na medium z Iron Modem, czyli jak raz się rozbije, to na razie. I tutaj was zachęcam do takiego jakby zakładu. Wyślecie mi jakąś piosenkę, którą oczywiście da się przejść bez żadnych tam przegięć, a ja za pierwszym razem spróbuję ją przejść na medium. I teraz tak, jeżeli mi uda się przejść ją za pierwszym razem, ja wygrywam. Ale jeżeli nie przejdę, to ty wygrywasz. Więc zachęcam was do tego, żeby było ciekawiej. Co tu jeszcze mogę wam o tym powiedzieć? Na pewno jest to gra dobra, żeby się rozgrzeć, jeżeli macie wcześniej jakiś mecz w CS-a, czy w Call of Duty, czy w cokolwiek innego. Można w też to zagrać, żeby się zrelaksować, a ten tryb jest w sumie najwygodniejszy. Wow. Auć. Szybkość migania tego wszystkiego, tych wszystkich klocków, tych prostokątów, co mi się latują, zależy od tego, jaka jest prędkość piosenki, wiecie? Póki co nie próbuję grać jakby na hardzie, bo dopiero w to się zaczynam bawić. Grę możecie nabyć na Steamie, na przykład ona kosztuje groszy, bo bodajże 2,5 dolara, coś śmieszna cena, a w tej grze jest po prostu mnóstwo zabawy, chodźcie. Mogę wam podpowiedzieć co do trybu, jeżeli nabiję te szare... O, mogę nawet podskoczyć, dobra. A, o tym nie wiedziałem. Jeżeli nabiję te szare i nabiję je w ilości bodajże 5, czy coś takiego tutaj się mieści, to wtedy respawnuje mi postać, ale w tym trybie, który gram, to jest po prostu definitywny koniec i musiałbym zacząć od nowa. Także zachęcam was do subskrybowania i oglądania naszych innych replay. Mam nadzieję, że komuś one się spodobają. A ten skok trochę krótki jest. Ło! O kurde! Kurde. Dobry hardcore. Dobra. To z Let's Playa w sumie, który tu, no nie wiem. Wybrałem krótką piosenkę, bo ona ma tam 2,5 minuty. Tutaj możecie zaplodować je i ludzie się ścigają potem tam na skora, czyli kto lepiej ją przeszedł. Tak czy inaczej, jeżeli macie ochotę, to mogę spróbować na tym Mono Pro, dobra? Albo na Ninja. Wybierzcie, co, który poziom po prostu trudności chcecie do mojego jakby challenge, czyli Ninja czy Mono. I będę to próbował przejść na Iron, tylko żadnych piosenek w stylu nie da się tego przejść, albo najtrudniejsza piosenka świata. Normalna piosenka, najlepiej, żeby to była twoja ulubiona piosenka. Ja to zaploduję i obiecuję, że na pewno będę to grał ją pierwszy raz w tę grę. Więc zresztą będziecie po tym widzieć, bo jeżeli wejdę, to po prostu będzie widać score, który jest na dole. Najlepszy. Czyli... Możecie jakby mi zaufać i tak dalej, więc zachęcam was do tego. A w sumie dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się i czekam na wasze zgłoszenia. Na razie.